Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Noc była dzisiaj wyjątkowo zimna. Naprawdę rano to aż woda w pojdełkach była pozamarzana. Na szczęście te budki się sprawdziły elegancko. Otworzyłem później, żeby dopiero jak słońce wyszło, tam jakoś po 8:00 i wszystkie pisklaczki są i mają się dobrze. Proszę bardzo, wszystkich masz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, wszystkich, elegancko, dobra. Uzupełniam ci wodę i paszę. To ci to zabiorę. Ona bardzo chce iść na dwór, ale to jak będziesz mieć wybieg, bo szczególnie, że ja dzisiaj do roboty jadę, to co, byś mi poszła do lasu z pisklakami i dopiero by było. I co, znowu byś tam w nocy biła. Teraz na szczęście cały tydzień mają być cieplejsze noce. Uzupełniam im i co, i Lublina rozpakowuję, bo zaraz lecę na warsztat go zaprowadzić, to będzie remont przechodził. Jedna kwoczka oporządzona, woda, pasza dla pisklaków, pasza dla kurki. Wszyscy wszystko mają, ładnie się chowają. Widzę, że noc przetrwały bez żadnego problemu. Powiem wam, że jak się otwierało te drzwiczki, to aż czuć było, że tam jest zdecydowanie cieplej w środku niż na zewnątrz. Tato w ogóle ma podwójną budkę, to jakby dodatkowa izolacja. Wiatr nie wieje na tą mniejszą budkę, to pewnie też jest cieplej. O, kurka zajada, pisklaki zajadają. Bardzo dobrze. Dobra, zamykam was tu. Jak się uda, to dzisiaj zaczniemy wam robić wybieg, bo ta biedna kurka strasznie chce wychodzić. O, trzeba by tu im jeszcze sprzątnąć, ale dobra, najpierw oporządzę u drugiej, żeby zdążyć przed wyjazdem na warsztat, bo nie wiadomo, ile mi tam zejdzie. Nie wiadomo, czy sąsiad będzie mógł po mnie podskoczyć, a to jest 6 km. Jeżeli nie, to dopompuję sobie kółka w rowerze, wrzucę na pakę, wrócę rowerem ten kawałek. I druga kwoka oporządzona. Tutaj ma wszystko, tutaj wodę. No niestety ją zbliżej, to ciężej nagrać. No i patrzcie, znowu zadyma pod siatką. W kółko to samo, no ale się wzięły na siebie. Dziwne. Muszą mieć jakieś zatargi z przeszłości. Dobra, ja lecę, bo w samochód trzeba zawieźć. I od mechanika wróciłem, a Lublin dalej tutaj. No niestety nie ma miejsca, gdzie go wstawić, ani nawet zostawić. Może miejsce będzie w czwartek. Całe szczęście sąsiad mnie przywiózł i teraz znowu trzeba będzie się prosić sąsiada albo rowerem wracać. No i tak z pół dnia mi się zmarnowało zupełnie. Bez sensu, te łaty wyjąłem. Lecę, tylko rozpalę w piecyku, żeby się ziemniaki zdążyły ugotować, póki nie pójdę do roboty i ostudzić, żeby dać kurom, bo jeszcze mam cały worek. I zabieramy się tutaj, trzeba to jakoś rozplanować, bo biedaki strasznie chcą wychodzić na dwór. Piecyk się pomału rozpala. Ale mi wyszło pełno jego. Zobaczymy, czy będzie kipiało, bo to tak, no pełny mi wyszedł. Jeszcze drobne ziemniaki, to dużo będzie. To im powinno na trochę starczyć, a my lecimy tutaj robić. Pierwsze co, to trzeba zlikwidować, znaczy przenieść ten basenik gdzieś tam dalej sobie. Taki pomysł mi się zrodził w głowie, ja wiem, że mam pomysły co 5 minut. O, perełka wyleciała. Edziu, co tam? Nie ganiaj perełki. Dobra, to trzeba przenieść tam dalej. Bo tak myślałem, żeby docelowo kiedyś tam zrobić, gdzieś tak na środku podwórka przy płocie, ale na środku tak wzdłuż, kacznik, gęśnik, ale taki duży normalnie, żeby wchodzić, wychodzić, taki 2x2, 3x3, coś takiego. I tam w przyszłości, bliżej drogi, wykopać stawik. To by było dosyć daleko od dołu, od domu, jakby zapachy były nie najlepsze, to aż tam. I tam one by, bo tu mają duże pole, zielonkę. I w kurniku nie robiłyby mi takiego bałaganu. Tutaj miałyby sobie, jakby co, to by się też tutaj kury puszczało czasem. To nie byłyby takie odizolowane. Ale tutaj by miały duże pole, żeby sobie skubać zielonkę. No bo bez sensu trzymać te gęsi, kaczki tutaj na tym wydeptanym. A jak są kury, to zawsze będzie wydeptane. Nawet jak się uda zrobić trochę trawnik, to on pewnie za długo nie pożyje. Dobra, bo się rozgadałem. Tu trzeba wodę wylewać i to robić. Teraz tutaj się robi ulubione miejsce. Bocianka. No i dobrze. Lepiej tu niż gdzieś po krzakach. Ta moja miejscówka nie zdaje egzaminu, ale tutaj się niosą elegancko. Dobra, biorę konewkę i idę wylewać tam wodę. Edziu nadzoruje, ale już tak nie sprawdza tej wody jak wcześniej. Może i tak sprawdzi, chociaż trochę. Basenik zlikwidowany, kamienie zabrane, tam przy taczce leżą. Basenik tutaj, trzeba go będzie wymyć i pomału można zaczynać. Tylko sąsiad mi podpowiedział jedną rzecz.
że tutaj można by wykorzystać te przęsła, tylko na nie tą drobną siatkę potem założyć. I wysokością by też to chyba pasowało. Je można by nawet tutaj bezpośrednio przykręcić do tego. Tu najwyżej tą deskę by się przykróciło trochę. O ten kawałek. Tak jest. Tu się przykręciło bezpośrednio do tego. Lekko bym wkopał w ziemię. Zaraz sobie zaznaczę. I tam by się postawiło słupek. Potem przęsło tu. Przęsło tu i nad jakąś furtką pomyślę. No to to muszę porozbrajać, ale to jest chyba tylko tam. Tak jest, na trzy tytki, to jakimś nożykiem to szybko poprzecinam, bo z tego to pożytku nie będzie z tej konstrukcji. Najgorsze jest to, że to wszystko w biegu, bo zaraz muszę się zbierać do roboty, jeszcze tego gniota złożyć. No, ciągle mi czasu brakuje, tak to by człowiek miał cały dzień, jeden, drugi wolny, to by się to zrobiło porządnie. To to jednak za chybotliwe jest. Chcę zrobić z takiej siatki, to ona to jest porządna, tego nic nie powinno przegryźć. Przecież różnie może być. Tutaj już wykopałem mały dołek. Tutaj zakopię słupek. Tu się puści tą siatkę. Tu się puści. I tu się puści, tylko jakieś wejście sobie zrobię. Malutki wybieg na razie. Ale zawsze będzie go można przedłużyć, poszerzyć. Aby miały, póki są ciepłe dni, to niech korzystają. Pewnie by trochę szybciej podrosły, odporności nabrały i w ogóle zawsze to... Wiecie, z podwórka pożywienie, to tam co chce, to sobie dziobnie. Jeden słupek zamontowany. Miałem taki obrzynek, mam jeszcze jeden. Akurat będzie tutaj. A sąsiad prawdopodobnie mi takie łaty cienkie przywiezie dzisiaj niedługo. To bym akurat je połączył sobie górą, dołem, to by ta siatka była napięta. I potem jeszcze jeden słupek. Tu bym zrobił sobie furtkę, żeby tam do nich wchodzić. To od tego by była furtka i tutaj kawałeczek. Drugi słupek jest. Wstępnie taki byłby wymiar. Tutaj parę łat miałem, które mi zostały po tej budce na pasze, po tym magazynku. Teraz tutaj ładnie dotniemy, żeby pasowało tam. Na dole się złapie, potem u góry się złapie do budki i będzie można siatkę kłaść. Pewnie wygodniej by było na dole przykręcić. Dobra, jakoś przykręcimy. To zaznaczam, docinam i działamy. Dobra, dolna belka zamontowana, tam na końcu ciut zesztukowałem, bo trochę jej brakło, ale jej nie docinałem, tylko miałem taki zrzynek, no to szkoda go wywalać. Mogłem w sumie słupek przestawić parę centymetrów bliżej. Dobra, jest jak jest, teraz trzeba użnąć tej siatki. I tylko tu końcówkę odetnę, tam na okienko poszła i potem się utnie, ale wezmę flexa, może pójdzie szybciej. Flexem to 5 sekund i gotowe, dobra. Wezmę z całą rolką, sobie rozwinę, żeby na pewno dobrze dociąć. Pewnie by się łatwo ucinało, jak będzie po równym. Albo nawet nie będę docinał, tylko po prostu objadę w koło i połapię na tym. To może też by nie było źle. No i elegancko, tak mniej więcej by się to prezentowało. Nawet nie wygląda to źle, jak na moje dwie lewe ręce. Teraz tak, tutaj połapię papiakami. Papiakami w sensie tymi kółkami, ale na wkręty to potem zawsze można odkręcić. Do dołu złapię, tutaj złapię. Jak mi wyjdzie wysokość, zrobię tą górną belkę i jedna ścianka by była gotowa. Dobrze idzie, dobrze idzie. Nie ma co zapeszać, bo zaraz tu się wszystko pewnie zepsuje, znając mnie. Ale jeszcze trochę i kurka będzie mogła sobie chociaż tutaj pochodzić. Za dużo tego miejsca nie będzie, ale ile tu jest? No z 2 metry. No z 2 metry. I na 6 będzie może niecałe 2. Zawsze trochę lepsze to niż nic, trochę słońca by połapała, bo ona jest w tej budce. Połapałem tutaj, elegancko jest, tylko wiecie co, muszę jednak obciąć tutaj tą siatkę, tak jak mi wychodzi dotąd, bo przez to, że rolka jest wyżej, to się widzicie, wykrzywia tutaj, bo nie będzie równo. Zresztą widać po tych pionowych drucikach, że nie jest tak jak powinno, czyli tutaj utnę gdzieś sobie, o tu, zaraz za słupkiem, może tu złapię nawet jednym, żeby było równo. I zrobimy tą belkę górną i to skręcimy, jedna ściana będzie. Flexem to parę sekund i gotowe. Jest elegancko. No i teraz te druciki idą równo. I o to chodzi. To się tam naciągnie. Jest i górna belka. Tylko trzeba ją przykręcić, bo tutaj zrobiłem na takie blaszki, z jednej i z drugiej. Stabilnie na tym siedzi. Wkręty przykręcić
i tutaj do końca to obtegocimy. Tu trzeba będzie trochę podkopać, bo tam w niektórych miejscach ciut haczy. Jedna ścianka zrobiona, może nie jest idealnie, bo nie jest tak idealnie napięta ta siatka i równiutko, chociaż po słupku niby idzie w miarę równo, ale wiecie co, tutaj ona była zagięta w jednym miejscu, o tutaj bodajże, tak jakby jeden drut miała przestrzelony i takie tu więcej papiaków dałem, a gdzieś o tu taką zagniotkę zrobiłem, ale jest szczelne, na dole jest dobrze porobione. I teraz tutaj przymierzam następną łatę, tą co wczoraj udało mi się ze zrzynków kupić. Tutaj domierzymy, na dole się połączy. Może jeszcze tą jedną ścianę dzisiaj zdążę zrobić, ale nie wiem, bo pół godziny mi zostało. Tak, żeby zdążył się ten odcinek złożyć, zrenderować i wpuścić w internet. A tam o, ziemniaczki się gotują pomału, jeszcze chwila będą gotowe. Ale jakbym tą ścianę jeszcze dzisiaj wykończył, to jutro może by było gotowe. Dobra, biorę się za robotę, włączę się jak zrobię, bo strasznie mnie czas dzisiaj goni, czego bardzo nie lubię, ostatnio mam codziennie, no wszystko w pośpiechu, no. A ja bardzo nie lubię się śpieszyć. Patrzcie jak mi ładnie wychodzi, jak nie ja, prawie równo. Kura przyszła górą, no bo tutaj ziemia skopana, to dla niej Eldorado. Dobra, przykręcam to do tych, potem przymierzam siatkę i robimy górę. O, perełka nawet przyszła. Podopingować moją robotę albo się ze mnie pośmiać. No i widzicie, o. Edziu, po co podchodzisz? Ona nie lubi jak jesteś za blisko i teraz odejdzie tam metr dalej albo gdzieś tam sobie pójdzie, ale pewnie to będzie w okolicy. Dobra, przymierzam tą siatkę, źle nie idzie, tylko czasu brak jak co dzień. Druga ścianka tak w połowie gotowa, w międzyczasie sąsiad mi przywiózł 5 takich łat 4-metrowych. No akurat, w samą porę, to mi się tutaj przyda. Tu nie wszędzie jest podokręcane, ale nie wyszło nawet źle. No parę buruchli jest, bo to wszystko na szybko robione, ale to się połapie więcej papiaków na dole, po bokach. Trochę się ona może ponaciąga, ta siateczka. Dzisiaj już nic więcej nie zdążę, lecę to szybko poskładać i jest szansa, że się zdąży wrzucić, tak żebyście mieli gniota. Ale to na jutro by mi tylko zostanie jeden słupek wkopać, zrobić furtkę, ale mam te łaty, to nie będzie trudne i tam do końca myślę, że jutro spokojnie to się wykończy, a dzisiaj jeszcze maluchy musicie się trochę przemęczyć. One tu mają ten, ja też miałem to zrobić jakieś, no patrzcie co one z tą wodą wyprawiają, jakieś miejsce, żeby im te pojedła karmidła, widzicie jak ona się wyrywa. Masz, tutaj masz wodę, tylko weź jej nie zasyp od razu, jeszcze przed wyjściem do roboty jej to co, no wyczyszczę. Potem się pomyśli nad jakimś podwyższeniem, tak jak mają tamte, to tam tak nie zasypują. A jak tam te ziemniaki ugotowały się? One są małe, to no, chyba miękkie, nawet mogę sam spróbować. No, miękkie. Ale jeszcze parę minut bym im dał, to dorzucę, bo już tam prawie nie ma drzewa, żeby się jeszcze podgotowały, bo pewnie niektóre większe będą lekko twarde. Dorzucę, pójdę składać gniota, się złoży, to będzie akurat gotowe, bo one już tu czekają wszystkie. Przypomniało mi się, że kapustę pekińską mam jeszcze dla nich. Patrzcie jak za mną lecą. Smakołyki to lecą. W sumie jak nie mam smakołyków, to też lecą. No wylaz ten malutki, tam ma tą szczelinę. Może zobaczę jak wejść, zaraz go tam zaproszę. To następna rzecz, to będę musiał tutaj uszczelnić. Im tutaj rzucę, że dwa listki, nie za dużo, żeby im nie zaszkodziło, bo to wiadomo, nigdy nie wiadomo czym pryskane, ale niech trochę mają. Królikom, sorry, że kamera lata, ale wiecie jak jest, też tam niech mają po listku. Dobra. Jeszcze czarnemu damy, to tak aby dla odmiany na te wszystkie kurki. Proszę, częstujcie się, o tak, aby smak sobie zmieniły. Co tego łobuza muszę złapać, no złapać albo no wyleź tam, wleź. Ojej, jej. Ale mi uciekł. Dobra, muszę kamerę odłożyć. Perełka się przyglądała jak łapie tego pisklaka, chyba z zażenowaniem, by zrobiła to dużo prędzej, jakby chciała oczywiście,
ale nie chcę. Dobra, tutaj jak zrobimy tam wybieg, o ten bałagan się zaraz przewalę, to tutaj muszę to obkopać i pouszczelniać, bo to już nie pierwszy raz któryś tutaj wylazł, no. Na szczęście one do budki się schodzą, zanim ja jadę na nockę do roboty. Tak jakby nawet któryś wyszedł to na noc, to go spotkam. No ale lepiej, żeby tak się nie działo, bo to nieszczęście nie trudno. No bardzo im to smakuje, ale boję się dawać za dużo, bo to wiadomo. Ze sklepu może być pryskane, może im czymś zaszkodzić. Trochę im daję. A kurom to nie zaszkodzi. Gęsi, kaczki też lubią, no cię niestety nie pójdą na zielonkę. Jak zdążę, to przed całą robotą jeszcze im coś ukroję, zielonki. A teraz lecę to składać, bo nie zdążę się wrzucić. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnam. I Perełka się z wami żegna. I Edzio. I kury jeszcze tam zajadają. O, jajek sporo. Ale to przed całą robotą je pozbieram, bo... No bo nie będzie na rano gniota i co? Będziecie oglądać. Dobra, do zobaczenia, do jutra. Na razie, cześć.